Cześć, witam w kolejnym odcinku z Kolonii Ren. W dzisiejszym odcinku, jak widać, jesteśmy na polu kukurydzy. W dzisiejszym odcinku robimy orkę. Jak słychać z tyłu, Puma już tam sobie klekocze. Znaczy, no Puma sobie już chodzi. A wziąłem sobie na testy Pumę. O, z tej strony będzie ładnie widać. Case'a Pumę Platinum Edition 230 CVX'a. Czarnego. Z paskiem czerwonym. No i PHX'a. 8 sobie wziąłem. I lecimy orkę. Powiem wam, że fajnie idzie ta orka, 18 na godzinę. Nie będę zmieniał prędkości, bo ten PHX może jechać tyle na godzinę. Ale nie będę zmieniał tej prędkości na tempomacie. Z tego względu, że chcę po prostu, bo mam dużo do orki, tak? Mam dużo do orki i chcę to w miarę szybko i sprawnie zaorać. Dlatego tak będę przyszybszał. Będę 18 na godzinę jeździł. Kozak ta puma podoba mi się. Bo jest czarna przede wszystkim. I ma taki fajny pasek. No taki pasek jak Szoko. Podobny. I fajne dźwięki ta puma ma. O, dobra. I lecimy z tym samorką. Kolonia to jest 31 odcinek, jakby ktoś pytał. PHX 8 to robot Kero i idzie. 8 korpusów. Zagonówka. Czy ja wiem, czy idzie szybciej taką zagonówką niż obrotawką? Lekko szybciej może i idzie. A jeszcze szybciej by wyszło, jakbym się na środku przeciął, nie? Po prostu i zajeździł w kółko, tylko że na tym polu nie da się zbytnio w środku przeciąć. To już na tym drugim tak, ale nie na tym. Na tym polu nie da się. A i mam... Ała, przepraszam. I mam 4 świnie, bo sprzedałem świnie wszystkie. Poza odcinkiem sprzedawałem. Także luks. Że na razie świnie mam... Świnie mam na maksa ogarnięte. Nawet widać, bo mam po 50 ton wszystkiego wrzucone. A one tyle nie potrzebują. A czas na piątkę możemy sobie w zasadzie puścić. 24 godziny, co 36 godzin świnia, także... One tyle żarcia potrzebowały, że nie byłem w stanie ogarnąć tego żarcia im. Dlatego ja musiałem wszystkie sprzedać. 96 sztuk sprzedałem. Także trochę sobie pojeździłem z tymi świniami. U 12 na przyczepę wchodzi, no to trochę troszeczkę sobie musiałem pojeździć. Ale pojeździłem, no spokojnie. Kasę dało. Kasa na ciągnik nowy jest. I że myślę, że w kolejnym odcinku akcja obornik chyba. No, w kolejnym odcinku akcja obornik. Dobra, i nowy ciągnik będzie w kolejnym odcinku, no bo musi być akcja tour. Bo mini ładowarkę przesprzedałem, wiecie. Albo może i nie wiecie, ale mini ładowarkę sprzedałem. A pojeździłem sobie trochę spoza kabiny. Sprzedałem mini ładowarkę i no. I kupuję ciągnik z turem. Będzie mi wygodniej turem jeździć. Turem będzie mi po prostu wygodniej jeździć niż mini ładowarką. Chociaż ja tam nie narzekałem na mini ładowarkę. Ale turem też fajnie będzie, bo tur zawsze będzie miał trochę większą myszkę. Także to też będzie fajnie. I fajny ciągnik będę miał do tego przy okazji. Tą pumę też kupię chyba. Chociaż nie wiem. Szóstki nie będzie, no to puma musi być. I to będzie 270 koni. I Optum 300. Nie wiem, pomyślimy coś. No na opartego pumę też bym zapył do tego dużego siewnika. Ale chyba 9 sobie wezmę siewnik. Drugi. I te... Nie, no w sumie...
Puma fajna. Także nie wiem, czy by jej nie kupić przypadkiem tutaj. Fajna jest. Nie ukrywam, że nie. No i do PHX-a idealna by była. Zresztą fajnie się tym pługiem może. Nie powiem, że nie, no bo fajnie się tym pługiem może. Jest to na pewno coś innego niż obrotówka. No i dobra, jeszcze jeden przejazd i będzie wysepka objechana. Jeden przejazd i wysepka będzie zaorana. Także fajnie, fajnie. Dobra, weź tam jakoś cofnij, mordo. Na pewno na podwieszanym pługu. W sensie na tym, na podnośnik pługu zawieszanym, no to na pewno się lepiej cofa. Nie ukrywam, że nie, no bo na pewno się dużo lepiej cofa niż takim, ale ten to ma przynajmniej metry. Ten ma metry. I ten robotę robi, to widać ile to ma. Jaki przejazd zagaryna. Ogólnie te zagonówki są fajne. To są najlepsze chyba pługi do farminga. Te PHX-y, które wymyślił, to są chyba najlepsze pługi, jakie wymyślił ktoś. No także kozak, kozak. A Andrzej już nie jeździ, bo jest 15. No i dobra. Takim szybkim sposobem na dwa przejazdy. No, dwa przejazdy i wysepka zaorana. No i to mi się podoba, że wysepka już jest zaorana. Teraz tylko ten środek szybko tu zaorać i tamtą drugą stronę pola. O, teraz w miarę prosto udało mi się wjechać. No bo tu mam trochę więcej miejsca do wjazdu niż tutaj na początku było. Dlatego mogę nawet z drugiego pola wykręcać. Ja sobie robię duże kółka tutaj. Po to. Robię sobie takie duże te kółka. Po to, żeby równo sobie wjeżdżać. Bo ma miejsce po prostu, dlatego sobie to robię, tak? Mamy 8 minut, także elegancko. Jedno pole na odcinku na pewno cofniemy. A drugie to chyba po odcinku będę męczył. Tam między domami teraz to daruję orkę na odcinku. Wolę te długie tutaj sobie przeorać. Zrobić sobie jakiś zagon na środku i ogień. No tamtym koło tych domów to ciężko zaorać tymi pługami, ale się da. No po odcinku się wszystko da. Nie powiem jak, ale się da. Tam już mogę bardziej cudować, już nie muszę tak kombinować. Nie muszę tak dokładnie tego robić. Wiecie, że podnieść, zawrócić. No zawracać tak trzeba, no ale chodzi o to, że. No tak. O! Stać mi będzie na dwa ciągniki nawet. Tego co myślę. Tego co widzę. Czyli myślę, że Puma będzie kupiona wraz z tym drugim ciągnikiem. To będzie chyba najlepsza opcja. Dobra, widzę, że nie biorę to. Nie będę naginął. I teraz co tu zrobić? No, chyba się wrócić. Obu tą stronę będę. Bo tu będę zupełnie inaczej orkę robił. W drugą stronę. Tak sobie rozkminiałem przed chwilą, jak jeździłem. Jakby to zaorać pierw. Czy pierw tamtą stronę, a potem tą.
ale stwierdziłem, że tak nie zrobię, bo nie mogę. No bo bym sobie po tej orce jeździł cały czas, nie? Tego trzeba było odwrotnie pierw zrobić. No i dobra, i zawracamy. A, i tutaj było dwie przyczepy ponad rzepaku. Czyli tam było 60... 67 ton chyba. Bo 4 tony chyba dostałem rzepaku, coś takiego. Bo dwie pełne sprzedaliśmy. Ze Edziem. Jeszcze Edzie grał. W sumie nie pytałem, czy chce przyjść na kolonię, ale dobra, nieważne. No, to sprzedaliśmy dwie pełne rzepaku. I tak to było, że sprzedaliśmy dwie pełne rzepaku. Rzepak 2500 był, także dostaliśmy za przyczepę ponad 100 tysięcy. No, czyli no. I tam jeszcze dało za świnie. Z 100 tysięcy. Sobie mógłbym tutaj jechać orać, ale sobie tak nieładnie mieć pole zaczęte i nie skończyć z nim. Oj, dobra, i teraz prosta linia. To się trzeba cofnąć. I teraz tylko ino opuszczamy półki prostą linię i lecimy. Trochę spoza kabiny sobie położę. Albo pierwszy przejazd mogę w sumie z kabiny przejechać. No, ciekawe w tej kabinie jest. Trochę buja, no bo wiadomo. Oho. Za daleko, mordo. Bardziej tak jak trawę powinien grać. Nie wiedziałem, dokąd tekstura sięga. Tego tak na czuja sobie wjechałem. Dobra, wiem, że po asfalcie będę jeździł, no ale trudno. O, jeszcze przez znak przejechałem, no to już w ogóle. Kraksa masakra. Może jeszcze jakiś kontrakcik znajdę, żeby zarobić sobie trochę kasy. Przed tym kupem nowego ciągnika, żeby na pewno starczyło. Kryje, to najważniejsze. Kurde. Przeszedł pod znakiem, przeszedł. To najważniejsze, tak? 13 minut już jest. No, czyli takie pole gdzieś około 20 minut i... Takie pole gdzieś 20 minut jest dziabnięte. Czy zależy, jak teraz będę cisnął, to w sumie prosty kawałek jest. Tutaj teraz będzie więcej jazdy niż kręcenia, także to też troszeczkę inny przekład czasu jest, nie? Tutaj trochę więcej kręcenia jednak było. No ale co nie zmienia faktu, że 20 minut takie pole walną, to jest dobry wynik. No myślę, że dobre jest 5-7 minut jeszcze zejść na tym kawałku. Teraz więcej kręcenia, mówię, tak jak mówię, znaczy tu teraz więcej, tu są długie przejazdy, mniej kręcenia. Także lecimy. A po prostu tym moim agromaszem piątką bym tutaj tak szybko tego nie załarał. Bo on tam ma 2,5 metra, a ten ma 3,7 metra szerokości roboczej. To raz, że jest większy, a dwa, że może nim szybciej jeździć, tak? A, szóstka też wyposażona z nim. Szóstka z tym pługiem też wyszła. No ale nie mam szóstki chyba. Ja chciałem, żeby coś się działo na tej kolonii innego wreszcie. Dlatego sobie wynająłem pumę. Żeby sobie ją przetestować. I właśnie nie wiem, czy tego PHX-a kupię, czy nie kupię. Nie wiem, czy kupić ten pług, czy nie kupuję. Zobaczymy wszystko. Wszystko się zobaczy. Wszystko pod kontrolą.
władza opętana. Jakoś tak to leciało. Ja chyba zrobię sobie tylko na tym polu odcinek. A tym drugim to co będę poza odcinkiem walczył. No bo jak będzie 20 minut sorki wystarczy. A ja nie chcę też robić. Tak sobie myślę, że nie będę robił dłuższych odcinków na razie, bo 20-minutowe wam wystarczą. No bo praktycznie tutaj jakbym miał inną robotę. To tak, ale 40 minut czy tam 30 minut robić za jednej akcji, no to jest bez sensu, tak? No, tutaj akurat będę miał pole skończone. No to i będzie fajnie, bo później. No to. Tak, to się skończy na tym polu i. Ten odcinek się zrobi na tym polu, tylko i będzie dobrze. Będzie 20 minut, będzie. Także wystarczy. Ostatni sadzenie ziemniaków był 19 minut. Nie wiem, jaką siatkę nawet, szczerze mówiąc. No bo ja go nagrywam dzień przed publikacją, także. Dzisiaj jest 16 april, w sensie 16 kwietnia. Na film latuje dopiero jutro, 17. Także mam jeszcze jeden odcinek w zapasie na dysku z Kolonii. Także na spokojnie. A zawsze wolę mieć jednak ten odcinek do przodu nagrany. Ostatnio tak nagrałem odcinek do przodu z Zosi wczoraj, że zapomniałem, że mam film na dysku i go nie wrzuciłem przez przypadek. No i dlatego ten film z jesieni będzie był. A nieważne. Po prostu dzisiaj tak sobie przeglądam, bo mówię, mam tyle plików już nagranych, że muszę pousuwać jakieś filmy, te co są wrzucone. A patrzę, a tam Osina nie wrzucona, nie. Odcinek z jesieni, rozlewania gnojowicy nie wrzucony. O. Ja sobie pomyślałem, kurde, odcinek wrzuciłem ze sprzedaży zimowej praktycznie, a tu jeszcze pracę w polu, jeden odcinek. Dobra. Ciekawy temat to w ogóle był. Ale to. Osina już jest na końcu, praktycznie. No to tam zostało tylko te dwa wielkie pola kupić, ale to się da. No jak ja zimą 1 500 000 zebrałem teraz. Teraz zebrałem 1 500 000. No to w tym sezonie następnym zbiorę więcej. Bo będę miał dużo hektarów soi. A soja jest, it's very opłacalna. Soja jest bardzo opłacalna, także no, kasy będzie. Także będzie fajnie na osinie. Będzie fajnie, bo osina będzie skończona, tak? I to mnie też cieszy, że będzie skończone. No jak będzie skończone, to wiadomo, nie? Już. Wtedy mogę sobie nową serię zacząć. Dlatego na razie widzicie, że tylko Felsbrun nosi na Kolonia wlatuje. Ale nowej serii nie widać na horyzoncie. Bo nie chce mi się robić nowej serii, szczerze mówiąc, na razie. Na razie nie chce mi się robić nowej serii, dlatego nie robię. A wolę mieć po prostu trzy seryjki sobie z farminga. I żeby po prostu najczęściej na kanale były. Trzeba będzie iść i Felsbruna nagrać jutro. Ale to jutro. Jeszcze nie wiem z czego. Bo siewy były. Teraz sobie tu nagrać przez. Właśnie to jest problem teraz. Bo nie mam co na Felsbrunie robić. Ale coś wymyślę na ten 56 odcinek. Kombajn mam. Siewnik mam. Może jakiś nowy nabytek? Albo nowe pole? Albo nowe pole? Nie wiem, pomyślę, co by tam zrobić. Muszę pomyśleć, co tam zrobić, bo to jest ciężki temat. No na kolejnym już wiem, że na przykład w kolejnym odcinku będzie nowy nabytek. A może nawet dwa nowe ciągniki. Chyba dwa kupię.
Dwa. No i pół mam, będzie miała robo. Czy no? No myślę, że dwa, chyba się kupi. No dobra, i zobaczymy, co wyjdzie. No na Fedrunie będą się zasiadnąć, wejść na serwer. Będą przekostki pozbierać. A może. A nie, to już jest jesień. Zimy chyba nie będę nagrywał. Tak mi się zdaje. Że zimy sobie odpuszczę chyba. No nie, no bo w poprzednim sezonie była zima. A z zimy też zbyt nie ma co nagrywać. O, no dobra, i po robocie. 27 minut, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trochę słabe światło. Mogłem w sumie tą stronę stanąć, ale dobra. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie ten kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!